Pamiętacie? Na Pragie, jeszcze jedna osoba i odjazd. Tak jeździliśmy kiedyś po warszawsku, na Lepka. A tak niestety jeździmy jeszcze często i dzisiaj. Prezydium rządu powzięło historyczną dla Warszawy decyzję. Natychmiast przystąpić do budowy warszawskiego metra. Do końca 1965 roku zbudowane zostaną linie północ-południe. Północo-wschód, południo-zachód i wschód-zachód o łącznej długości 36 km. A już za 6 lat dwa odcinki metra o długości 11 km zostaną oddane do użytku. W końcu 1956 roku czynnych będzie 10 stacji kolei podziemnej. Rozpoczęto już prace przygotowawcze. Oto metro moskiewskie, najlepsze i najbardziej nowoczesne na świecie. Dzięki braterskiej pomocy i współpracy radzieckich budowniczych będziemy mogli przy budowie metra warszawskiego korzystać z bezcennych dla nas doświadczeń moskiewskich. Metro jest najsprawniejszym środkiem komunikacji miejskiej. Sześciowagonowe pociągi elektryczne, przebiegające częściej niż co 2 minuty, będą u nas za 6 lat przewozić 500 000 pasażerów na dobę. Budowa metra zapewni socjalistycznej Warszawie wspaniałe możliwości rozwoju.